Dzień dobry, witamy Was w naszej kolejnej wycieczce. Tym razem niedaleko od Katowic, jesteśmy na Szombierkach. Mamy zamiar wejść, zobaczyć, spróbować do tego budynku. Ten budynek to jest Szyb Krystyna, nieczynny, już zamknięty. Parę osób już tutaj pewno było. Te osoby, które były, będą miały możliwość, jeżeli nam się uda dostać, zobaczyć, jak się pozmieniało. Ci, którzy nie byli, będą mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda w środku. Obiekt na pewno będzie zdewastowany, na pewno będzie niestabilny, że tak powiem. Ale zobaczymy, co się uda zrobić, żeby się dostać całkiem tam do góry, bo tam są maszyny wyciągowe, tam są stare silniki. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Widzimy się w środku. Udało nam się wejść do środka tego szybu. Jak na razie pokonaliśmy pierwszą przeszkodę, jaką było wejście już tutaj. Patrząc z perspektywy czasu, to wszystko się tutaj sypie, wali. Każde nadepnięcie na podłogę powoduje, że cała ta wieża o ceglano-metalowej konstrukcji po prostu aż cała się rusza, cała pracuje. Spójrzcie na stopień skorodowania tych belek nośnych. A przed nami jeszcze wysoka droga. Znaczy długa droga na wysokie piętra tego opuszczonego szybu. Zobaczymy, co się z tego da zrobić. Odezwiemy się za chwilę. Spójrzcie na te dziury, na niestabilność tej konstrukcji. Wieża wyciągowa i wszędzie szpary, wszędzie oderwane metalowe elementy. Zobaczcie. Poruszamy się tutaj jak po, można powiedzieć, dur szlaku. I to cholernie wielkim dur szlaku. Poruszamy się po takich prowizorycznych kładkach drewnianych, które również wołają jak najszybsze zebranie stąd. Macie tam jakieś blachy urwane. Wszędzie dziura na dziurze. Kolega Marek podejmuje, mamy nadzieję, udaną próbę. Idzie pierwszy, bo jest lżejszy.
dotarliśmy do jednego z wyższych pięter tego budynku. Jak widzicie, maszyny wyciągowe. Jeszcze elementy lin. Jakieś koła. Skomplikowana maszyneria. Pod nami rupie ciadnia. W miarę stabilna podłoga. Czy tu jakieś elementy, nawet winda. My nie mamy szczęścia do wind. Gdziekolwiek są windy, to i tak nie działają, jak przychodzimy. Te metalowe osłony skrywają pewno koła, które znajdują się jeszcze piętro wyżej. Spróbujemy tam wejść. Spójrzcie, jakie to jest potężne. A tu drugie. Jestem pod tobą, to nie zrzuć mi nic na łeb, dobra? Weszliśmy na kolejne piętro. Jesteśmy już nad tymi kołami wyciągowymi. Z w miarę stabilnej betonowej posadzki znowu zdobiła nam się blacha. Te piętra i tak są dużo lepsze, może inaczej, dużo lepiej zachowane niż parter. Musimy wejść jeszcze tam. Tak pracuje kafelkarz na najwyższym poziomie. Tak, tutaj. Spójrzcie, jakie to jest wielkie. Ta część pewno była tu. Zobaczymy jeszcze maszynki z drugiej strony.
Nad nami jakaś suwnica. Chyba. Nie jestem górnikiem, więc nie wiem. Szybki zjazd na dół. Kolega Marek z racji wagi wchodzi do góry. Schody się pod kolegą nie zerwały, więc idę też nie, żebym tam źle mu życzył, nie? Ale zobaczcie, jakie to jest duże. Idziemy na ostatnie piętro, czy tam kondygnację tego szybu. Tu mamy wejście na dach. Oraz jakże piękne dziury w podłodze. Kolega Marek próbujący popełnić samobójstwo. To będziesz skakał czy nie, bo ludzie są ciekawi. Nie, dziś nie wykupił polisy, słuchajcie. Nic z tego nie będzie. Poprzednik zostawił nam tutaj napis. Sentencję życiową. Mamy nadzieję, że przeżył. Dziury, 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 dziury. Kupę gruzu. Dziury. Stary H. Dobra, schodzimy na dół. To będzie długa droga. Zobaczcie rozmiary tych zębatek. Bez problemu wchodzi palec. Masz towarzysz.
swoim terytorium. Pełnych strachu w pierwszych minutach wejścia do szybu, Krystyna. Weszliśmy na piętra i zobaczyliśmy piękno starych maszyn, które naprawdę jest cudowne i straszne. Tych maszyn. Co? No, zaczynamy powolne schodzenie. To będzie długie zejście, biorąc pod uwagę stan ogólny tego budynku. Widzimy się na dole. Wszędzie dziury. Jak widzicie, nie mamy szczęścia do windy.